Witajcie, witajcie, to znowu ja, Goral Graj, witam was w kolejnym odcinku z gry Graveyard Keeper. Co dziś robimy? Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, będziemy szli w lochy, tylko że pograłem sobie troszkę poza nagraniem i pokażę wam, co zrobiłem. Okazało się, że mój pomysł był, można powiedzieć, bardzo dobry. Zrobiłem tutaj, dołożyłem kilka tych trawników, przez co uzyskaliśmy jakość cmentarza 224 punkty. Teraz przyniosłem ze sobą, bo brakło mi jeszcze prostych części z żelaza. A że jest akurat dzień mszy, wrzućmy go sobie tutaj. I mamy 51. Chodźmy jeszcze porozmawiać z biskupem, zobaczymy co. Czy nam w ogóle coś powie, bo jeżeli chodzi o jego misję, biskup, mamy 51 punktów kościoła i 200 punktów cmentarza, więc to żeśmy uzyskali. Spójrz, jaka ta katedra jest piękna. Wszystko z lokalnego surowca. Dobra, okej. To już żeśmy chyba widzieli. Nadal jednak brakuje tu mojego posągu. Od teraz ma to być twój priorytet. Oczywiście, wasza wysokość. Okej. Więc poczekajmy sobie na niego. Mam nadzieję, że wyjdzie i stanie obok. Jest. Czy może istnieć wspaniały cmentarz? Cmentarz jest naprawdę dobrze utrzymany. Widać zapał, z jakim się nim opiekujesz. Miałeś jakieś problemy z inkwizycją, duchami, wiedźmami? Było trochę kłopotów. Wiesz, właściwie to było głupie pytanie. Nie sądzisz, nie siedzisz w celi inkwizytorskiej, więc wszystko musi być w porządku. Po co w ogóle znosić te durne okręty umarłych? Na dodatek cała ta paplanina o nieumarłych. Wszystko wyssane z palca. A wtedy pieniądze mogłyby pójść na kościoły, a nie na tę głupią stocznię. Bardzo ciekawe. Dobra, w temacie katedry. Aha, czyli musimy zrobić posągi. Okej. No, myślę, że to jest kiedyś tam też do zrobienia, więc na razie cieszę się z tego, że uzyskałem w sumie to, co też, na co też długo, można powiedzieć, pracowałem. Jeżeli chodzi właśnie o... dobra, weźmy srebrną modlitwę ofiarę. Więc myślę, że to jest też spoko, że tak to się zrobiło, że wszystko już mamy. Teraz trzeba będzie zrobić te posągi, ale to niestety no... Dobra, msza. Nasz kościół jest super, niezłe, niezłe, jak zwykle, standardowo. Ofiara, oj. Coś czuję, że będzie dużo ofiary. No, jak będziemy mieć już katedrę, no to pewnie będzie jeszcze więcej kasy. Zobaczymy, po ile będą wpłacać. No, było trochę ludzi. No, według moich obliczeń 18, 90, 90, to mamy prawie po jednym. No, to można powiedzieć, że 20 srebrników żeśmy uzyskali prawie z mszy. No, to 20 srebrników. Zaczynaliśmy tam, nie wiem, od dwóch czy trzech. Dobra, co ja tu chcę zrzucić? To zrzucę w domu. Zrzucę opowieść, tą modlitwę i myślę, że zrzucę ofiarę. Orf muszę zrzucić w domu. Kamień teleportacyjny, może nie wiem, czy wezmę go ze sobą do lochów, czy nie. W sumie jeszcze nie wiem. W sumie w lochach on się chyba tak... Nie wiem, czy on się przydaje. Dobra, tu nie ma żadnych win, czekajcie. Aha, nie mamy żadnych już win, dobra. Ale wina, tak jak mówiłem, biorę ze sobą. Dobra, tu zrzućmy to. Jeszcze zrzuciłbym ten torf, bo już mi jest niepotrzebny do niczego.
zrobiłem tam dość dużo tych trawników, żeby się nie specjalnie nie napracować przy nowych grobach, przy ciałach i tak dalej. Bo jak widzicie, ta gra, można powiedzieć, no długo schodzi tutaj w ogóle robota z tym wszystkim, ale poczekałem sobie i specjalnie pograłem do dnia właśnie mszy, żeby odprawić mszę i teraz idziemy do... schodzimy do lochów. Dobra, czyli 9 poziom. Dobra, tutaj na razie nic nie widać, ale muzyczka, muszę przyznać, że muzyczka jest bardzo fajna w tych lochach. O, coś się przycięło trochę. Jest taka trochę, bym powiedział, trochę creepy, ale... co to jest? Czarna galaretka. A szczerze powiedziawszy, pierwszy raz spotkałem takiego potworka tutaj. Dobra, tutaj przejścia nie mamy. Czyli tu jest jedna droga na razie, co mnie cieszy. O! Ale tu będzie... tylko muszę pamiętać o jedzeniu, dobra. Czyli ta czarna galaretka z tego wypływa. Ale spoko bym powiedział, że... a, tu jest jeszcze drugi. Ja myślę, że te slajmy... jak na przykład, szczerze powiedział, przeczekajcie, muszę coś zjeść. Okej. Właśnie, coś na HP. Dajmy sobie potkę. Dobra, czy tu coś jest do rozwalania? Nie za bardzo chyba. No. Też nie wiem, ile mi zejdzie tu w tych lochach. Ale już widzę, że o, już sobie jakiś nowy. Nie wiem, czy te. Para. Ale tego tu jest. Tylko żebym nie zginął. Potka. To plujące gówno to jest... dobra, tam jest jakiś pająk czy coś? Tam coś wypadło. Może pierwsze tak, muchy. Okej. Slime. Dobra, żeby mnie no nie ubili, bo wiecie jak to jest. Mam jeszcze wina, z tego co wiem, co pamiętam. Dobra, gin. Oho, już widzę, że tutaj proszek przyspieszający, to jest ok. Spowalniający, no bez na te proszki. Złom, te miski bym zniszczył. Pajęcza sięć może się przydać. Czerwona, czarna galaretka, ok. Złom myślę, że też zniszczę. I na razie to by było chyba tyle. Nie wiem jeszcze, czy tych skrzydeł nie doperze. A, niech będzie, że zniszczę. Dobra, czy jest tutaj coś jeszcze do rozwalania, ale widzę, że chyba nie. Jest, mogę ściupać, ale co to będzie? Gwoździe. Gwoździ też nie potrzebuję. Zrobić sobie mogę w domu, a co mi z jednej gwoździ. Nawet jakbym rozwalił 3-4 te wiatra i uzyskałbym 3-4 gwoździe, to
Według mnie nie opłaca się. Czekajcie, potka, jedzonko. Ty to jedziesz tak nawet w miarę. Dobra, jest pająk. I mamy tutaj, mamy wyjście. Czy mamy tutaj coś jeszcze? Nie, tu nie mamy nic. Czekajcie, ja bym sobie co przypisał te wina tutaj. O ile to wino dawało? 30 HP i 100 energii, czyli to jest dobre na energię. Tylko, że ja widzę, że my nie mamy problemu, bym powiedział, z energią, tylko my mamy bardziej problem z HP, jeżeli chodzi o... Widzę, że chyba będzie kolejne srebro. Złom. Zniszcz. Skrzydło nie toparza. Zniszcz to bierzemy, resztę bierzemy, jest nasza. Zobaczymy, co tu będzie, ale pewnie mi się wydaje, że srebro. 8 srebrnych samorobków. Tu jest jeszcze coś do zniszczenia, ale mi się wydaje, że z tego pewnie wypadną gwoździe. Więc tam mamy wyjście. Ale to jest coś, co mnie cieszy. Wiecie dlaczego? Patrzcie się. Nie tyle mówię o tych skrzynkach i oczywiście muszę znowu zniszczyć złom o pół. Jest tu jeszcze coś? Nie, to wszystko bierzemy ze sobą. Ale mi się wydaje, że tu jest złoty samorodek. I dlatego właśnie bodajże 8. No! Ale w sumie ja miałem taki pomysł, żeby zrobić... co ja miałem zrobić? Właśnie energia. A może winko? O, jest znowu ten. Dobra, gwoździ nie wezmę. Dobra, te czarne galaretki to mnie tak troszkę wkurzają. No ale muszę się pozbyć tego złomu, niestety, bo... Dobra, 30 galaretek, więc będziemy mieć już na potki. Mamy 8 złotych samorodków, 8 srebrnych, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Tylko to tak, no właśnie, chciałem przejść, żeby nie zabrać tych gwoździ. Bo mi są już niepotrzebne. I teraz tak, czyli to była końcówka. Czyli możemy wracać do punktu wyjścia. Tylko teraz się zastanawiam właśnie detale złotej biżuterii. Tu było to wyjście? Nie. Jeszcze dalej. Trzeba się wrócić. Teraz tak. Aha, czyli jesteśmy teraz jakby w 10. Wiecie co, ja bym wyszedł, wróciłbym, no zakładam, że to będzie pewnie dłuższy odcinek, więc zróbmy tak, użyj ukochany dom. Ojej, coś, nie wiem, coś przycina. Patrzcie się, ile mamy żelaza. Ostatnio zauważyłem, że miałem chyba 50. Dobra, zrzućmy tak, srebrny samorodek, złoty samorodek zrzućmy, zrzućmy tu jeszcze żelazo, czarna galaretka i to idzie do domu, pajęczyna w sumie nie wiem do czego była potrzebna, więc zrzućmy tą pajęczynę tutaj, proszki będą musiały iść do, dobra, to chodźmy tak, do domu, chodźmy. Co ja tu chciałem zrzucić? Aha, galaretka, tylko że nie mam miejsca. Mamy tu miejsce? Mamy, tak. Galaretka tu idzie.
Czarna galaretka. Właśnie, czarna galaretka. Kolejny surowiec do, można powiedzieć, do badania. Właśnie, ale skoro, to czekajcie. I tak idziemy pod kościół, żeby zrzucić te wszystkie. To zróbmy... Weźmy na wypadek dwie, bo nigdy... Albo trzy, bo nie wiadomo, co z tego będzie można robić, więc od razu może tam... Od razu może tam wszystko... wszystko pobadam, zobaczę, co będzie można z tego zrobić. Dobra, teraz tak. Tu mi wpadnie roztwór, ekstrakt porządku. Dobra, czyli tak. No, będę musiał też tutaj porobić porządki, bo widzę, że mam taki tutaj, można powiedzieć, sajgonik mały, jeżeli chodzi o popiołowa breja, skrzydło nietoperza. To skrzydło nietoperza też można było przerobić na papier. No bo w sumie myślę, że jeszcze jeden albo dwa stojaki takie alchemiczne by się przydały. Dobra, zrzucamy. Nie wiem, co będę mógł zrzucić. No udało się wszystko, na szczęście. Więc okej, okay, ale już widzę, że stojak się, można powiedzieć, zapełnia. Dobra, teraz tak, badaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Płyn i esencja. Płyn i esencja. Czyli tutaj mi się wydaje, tak, tutaj galaretki nie możemy zrobić. Czyli galaretka będzie tam i tu w mieszarce ręcznej, więc chodźmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Co to będzie? Roztwór, roztwór śmierci. Czyli tam wyjdzie z tego ekstrakt śmierci pewnie. Okej, okay, roztwór śmierci wyszedł, więc tu możemy włożyć sobie czarną galaretkę i myślę, że to będzie na tyle. Teraz ja bym wrócił do domu się troszkę przespać, odnowić energię, bo szkoda potek i tak dalej. I zobaczymy dalej, jak to pójdzie. Niestety będzie dzień kupca, albo i nie, albo tak. Tak jest, dzień kupca. My nie zrobiliśmy ani jednej skrzynki, więc wiecie co, ja bym może na szybkiego, skoro mamy dość dużo sztabek, pieprznąłbym tak z, czekajcie, 64 64, myślę, że tyle zrobię. Mamy wina, także a zrobimy i będziemy mieć spokój, tak? Zambiak tam nam zaniesie, a my możemy iść z powrotem w lochy na 10 poziom. Dobra. Także szybko ogarniemy. Co prawda nie widziałem w ogóle tego... Aha, nie mamy opłu, 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 opłu. Trzeba będzie jeszcze uciąć. Nie widziałem z tego, szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o nasiona, to nie widziałem tych złotych nasion cebuli, co mnie bardzo martwi. Nie wiem, czy one będą jeszcze niżej w tych lochach, czy jak to będzie wyglądało. Dobra, robimy. Robimy, robimy, robimy. Chyba nawet nam warzywa wyrosły, więc może pozbieralimy chociaż tak tą dynię, to weźmy jeszcze cebulę, kapustę, a nie, czekajcie, tu jeszcze mam cebulę mało. Okej, okay. To myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o... Tamte warzywa mnie na razie nie interesują aż tak bardzo.
bo chcę zobaczyć, czy będę mógł coś oddać. Zrzućmy soczewicę, zrzućmy odpady rolne, nasiona to nie tu, cebulę i te pędraki, które mi się dwa przyplątały. Czyli tak, tu zrzucamy nasiona. Dobra, myślę, że wszystko, więc tak, gwoździe i galaretka będzie musiała zostać, opół tak samo, a resztę biorę ze sobą, chociaż się zastanawiam jeszcze, mam tu jakąś kapustę, jest jedna kapusta, jeszcze nam tutaj coś wyrosło, więc w sumie jeszcze będę musiał wrócić pewnie do skrzynki. Nie to, to chciałem zebrać. Jezus Maryj Święta. Podchodzę do kapusty, ten mi zboże zbiera. Dobra, mniejsza z tym. Zasadź 7 na 4, czyli więcej nie mamy. Ok. Czyli tylko jedna soczewica wpadła. Więc tak, odpady rolne idą tu i zboże na razie idzie tu. Więcej nie mamy nic, nasiona. Dobra, to myślę, że to jest tyle i teraz jeszcze tak, tu bym zasadził, dobra, niech będzie cebula, niech będzie dynia, jest jeszcze coś, jest cebula, jest jeszcze dynia i mi się wydaje, że jeszcze powinna być jedna, tak, cebula i teraz... No niestety nic nie mamy, ani ze złotej, ani z szarej, ze złotej, ani z srebrnej jakości, więc trudno. Czy możemy jeszcze coś wysłać? Niestety nie, nie mamy ani dyni, ani soczewicy, ani cebuli. Złotego też nie mamy nic. No niestety, ale no, tak jak mówię, złotej jakości, mi się wydaje, że to się zbiera w tym, w lochach. Dobra. 22 minuty już odcinek trwa, więc zrzućmy to, co mi jest niepotrzebne. Jeszcze może bym sobie zrobił te miski kapusty. Tylko, że tutaj nie mam miejsca, ale... Czekajcie, gdzie to było, gdzie to było? Jest miska kiszonej kapusty. Dobra, możemy zrobić... Wypijmy sobie winko. Winek mamy dużo, bo aż 40 srebrnych. Myślę, że jeszcze coś zostanie to. Albo sprzedamy, albo coś. Dobra. Tylko, że widzicie co ja jestem, widzę z tego co widzę, to jestem zmęczony, więc ja bym się przespał. Żeby mi spadł ten znacznik ZZZ, czyli że jestem zmęczony, śpiący. Chodźmy, wracajmy do lochów na poziom bodajże 10. Zobaczmy, co tam zastaniemy. Czy będą jakieś inne... Poziom 10, ok. Na początku już widać, że tu możemy coś rozwalić, ale tutaj nie wpada nic ciekawego. Tu jest jakaś beczka. Z beczki wpadają nieraz ciekawe rzeczy. O, aha, to jest do ciupania, to nie. Dobra, czyli tak. Kurde, galaretki, że mnie zostawią. Dobra, mniejsza z tym. Może będą tutaj przeciwnicy, to będzie się zbierało do staka. Teraz tak. Dobra, miski mam. Kurde, kapusta została jedna. Dobra, zniszcz. W sumie mogłem zjeść, ale mniejsza z tym. Co jeszcze? Myślę, że tyle. O, już widzę, że są chyba jakieś nowe slajmy. Nie pamiętam takich slajmów. Pomarańczowa galaretka. Chyba tak. Tak mi się wydaje, że tych slajmów nie widziałem. Dobra.
Będzie tu coś ciekawego w tych. Były nasiona, tylko że to były nasiona. Dobrze, no to niszczmy to od razu, bo mi to jest niepotrzebne. Czyli tak, zniszczmy złą. Pomarańczową galaretkę leśną, bo to jest coś nowego. Nasiona zboża jedne, nic mnie to nie ratuje. Soczewica też nie. Ok, czyli myślę, że to jest wszystko. Idziemy dalej. Tutaj z tym nic nie możemy zrobić. Tutaj też nie, tutaj też nie. Tu bym mógł pewnie porąbać to krzesło i wypadnie pewnie albo opół, albo gwoździe. No chodźcie, chodźcie wszyscy, chodźcie. Na dzień dobry. Mam najlepszy miecz, jaki można mieć i patrzcie się, jak teraz zginiecie jak... Pych, 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 patrzcie się. I slajmik, i slajmik. Ale widzę, że wiecie co, że dość dużo teraz właśnie nasion wpada. Nasiona, o, nasiona winogrona, srebrnej jakości. Na razie bym to zostawił. Nasiona zboża na pewno zniszczę, bo to jest tanie jak barszcz, więc mogę sobie to kupić u rolnika. Zresztą mam teraz posadzone, także złomu też nie będę brał. Na razie myślę, że skrzydła nietoperza też zniszczę. Czyli jedna rzecz, którą na razie wzięliśmy oprócz pomarańczowej galaretki, to jest nasiona winogrona. I co ten złom nie chce wejść? Nie wiem. Znowu się zbagował. Oj. Co to było w ogóle, to nie wiem. Dobra, czekajcie, ja bym coś... Dobra, winko sobie wziąłem. Boże święty, wiecie co? Dobra, pomalutku. Pomalutku, bo widzę, że tu jest... No nie jest... Dobra, tam jest ta, co pluje. Tu są muchy, więc to jest wszystko ok. Potka. Ok. Nie, jednak trzeba przyznać, że ta galaretka czarna to trochę robi roboty. Tak mi się wydaje. Dobra, teraz tak. Mamy zejście w dół. Tu są muchy. Nie topesz. Wziąłbym może... Wypijmy sobie... Czekajcie. Weźmy sobie... A niech będzie jedno winko. W sumie tych win mam tyle, że jasny. Czyli tego już nic nie zbieram. Co ja mam przy sobie? Dobra. Zniszcz. Ten proszek. Nie wiem, czy ten proszek bym brał, czy nie. Powiem wam tak, że właśnie z tych much najwięcej leci tych proszków, bo leci różne te proszki lecą. Czasem nie wiadomo, który jest potrzebny. Ten jest na pewno mi jest potrzebny. Proszek chaosu, nie wiem. Toksyczny proszek. Proszek porządku, proszek przyspieszający, proszek spowalniający. No jak widzicie, jest tego od groma, więc z tego proszku naelektryzowanego na pewno nic nie robiłem, więc też chciałbym wiedzieć, co można z tego zrobić ciekawego. Zobaczymy na razie. Ale w związku z tym, że mamy jedno nasiono winogrona srebrnej jakości, to myślę, że... O, i nie wezmę... Tak, wziął mi zboże, więc... Dobra. Weźmy ten srebrny samorodek. Jak widać, tutaj więcej nie ma nic. Ok, teraz tak. Tu byliśmy, tu nie ma nic. Chodźmy dalej. Energia HP jest ok, ale widzę, że tu jest... O! Otwórz? A co to jest?
brama do wyjścia z lochów? Zastanawiające, można powiedzieć. Dobra. Spodziewałem się więcej. Okej, czyli tu nam wpadło wszystko, co mogliśmy. O, są jakieś nasiona. Czekajcie, to tak. Ja bym tak. Proszek spowalniający. W związku z tym, że jest jeden, to bym wyrzucił. Czerwony też, chociaż to jest toksyczny. Proszek chaosu, niech też będzie. Jest nasiona sobie złote. W końcu jedne. Okej. Nie wiem, ile mamy w domu, ale jakoś tak udało posadzić. Dobra, nasiona kapusty jedne nie potrzebuję. Złom nie potrzebuję. To jest właśnie to, że kurde, żeby było coś takiego w tym... Nie pamiętam, żeby można było tu robić coś takiego jak plecak albo coś. No niby duży jest ten ekwipunek, tak? Ale... mi się wydaje, że to jest na zasadzie takiej, że gdyby tu jeszcze dali... Dobra, jest plujący. Dobra, idzie do mnie. Dobra, nara. Nara i teraz tak, pozbywamy się tego i pozbywamy się złomu. Okej. I tyle. Czekajcie, bo tu są... Zniszczmy złom. Czekajcie, się muszę napić. Przepłukać trochę gardełko, od tego gadania mi zaschło. Dobra, usunęliśmy go tak, nowe gwoździe i złom. Wpadły nam nasiona cebuli, ale brązowe, a gdybym to... srebrne. No to już bardziej. Dobra, tutaj nie ma nic do rozwalania. Czyli to już jest końcówka. Czyli tam jest brama, tylko że widzicie, patrzcie się. Znowu jestem na fulla załadowany. I to jest właśnie to. Wystarczy wejść jeden poziom i macie... No, patrzcie się, no... Nawet jakbym, nie wiem, nie wziął tych jednych nasion winowych... nasion winogrona jednej sztuki, no to co, no to i tak by mi wpada jeszcze jakieś inne duperele typu, nie wiem, gwoździe, nie gwoździe. Dobra, wejdź. I odblokowano osiągnięcie straszne czeluście. O, jest pan Rzmi, mam dla ciebie złote jabłko. W sumie mógłbym dla ciebie mieć złote jabłko, bo złote jabłko bodajże ma... wiecie ma. Ale nie po to tu przyszliśmy. W związku z tym, że jesteśmy koło kościoła, więc chodźmy od razu rzucić te wszystkie pierdołki. O, nawet nie mogę zebrać ten. Dobra, proszków tu nie ma. Proszki są tutaj. Na elektryzowany proszek. Dobra, niech będzie tak. To. Dobra, nasiona to wiadomo gdzie. Srebrny samorodek tak samo, więc... Aha, złotego tu nie mogę zrzucić, tak? To ja te samorodki wezmę ze sobą, a złoty proszek tu zrzucę. Galaretkę, w sumie nie wiem, czy z tej galaretki można coś robić do jedzenia, czy nie. Czekajcie, bo to jest tak. Pomarańczowa galaretka, właśnie. Pomarańczowa galaretka jest jeszcze do badania, więc zbadajmy ją przy okazji i myślę, że zakończymy sobie odcineczek, co nam wyjdzie z tej płyn i esencja, czyli to samo, co przedtem. Czyli dla ciekawości
Zróbmy. Tutaj będzie. Co to będzie? Toksyczny roztwór. Czyli toksyczny roztwór. Tu mieliśmy jakieś chyba roztwory. Roztwór spowalniający. Dobra, to zrzućmy ten toksyczny roztwór tutaj. No i co? I chodźmy, myślę, do domu. Tam już chyba będziemy mieć wszystko do... A, jeszcze mi to wpadło. Boże, święty dziadostwo, dziadostwo, dziadostwo. Jest tu coś takiego? Nie ma. Gdzie to wrzucić teraz? A, tu jeszcze punkty mi zostały. Proszę bardzo. Punkty się zbierają. Mam tu miejsce? Mam. Ostatnie miejsce, jakie miałem. Dobra. Wiecie co, ja wam powiem tak, że będę musiał zrobić albo porządek, albo jeszcze... Nie mam czasu. No to nie wiem. To idź. Dobra. Co ja mam tu przy sobie ciekawe? Dobra. Srebrne samorodki. Tylko właśnie nie wiem, szczerze powiedziawszy, za bardzo, po co jest to srebro? Dobra, zrzućmy to. A, tu jeszcze mieliśmy te naelektryzowane proszki. Tu jest jeszcze srebrny samorodek, więc weźmy i to, weźmy. Patrzcie się, nie chcę wam mówić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 84 rudy, 84 srebrne samorodki. Aż tyle udało się zebrać. Dobra, czyli zostało tak, dobra, czyli tak. Zrzućmy tu gdzieś, nie wiem, czy mam tu gdzieś pajęczynę, jest. Bo mam 10, no to już mam 22 pajęczyny. Teraz tak. Nasiona. Zrzućmy to, zrzućmy to, zrzućmy to, zrzućmy to. Nasiona cebuli 3 sztuki. Czyli brakuje nam jednej sztuki, żeby zasadzić w końcu cebulę. To jest to, na co liczyłem po prostu w tych lochach i na szczęście można powiedzieć, że w miarę jakoś się udało. Ale no nie do końca, bo myślałem, że przyniosę i będę miał 4 i już będę mógł posadzić, no ale nie stać. Dobrze, ale w związku z tym, że mamy już tyle minut nagrania, a dwa razy już byliśmy w lochach, mam nadzieję, że się podobało. Myślę, że w przyszłym odcinku, myślę, że teraz po nagraniu zrobię sobie porządek pod kościołem. W związku z tym po prostu, że chciałbym mieć tam wszystko poukładane, co jest mi potrzebne, co jest mi niepotrzebne. Ewentualnie może dorobię jeden regał na te wszystkie proszki, te roztwory i tak dalej. I no i co? No i myślę, że w przyszłym odcinku może też się wybierzemy do lochów, żeby eksplorować dalej, bo można powiedzieć, że bardzo mnie to wciąga, bardzo to ciekawe. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się, cześć!